Serwus widzowie, dzisiaj zawitaliśmy do Skierniewic, gdzie odwiedzamy pana Andrzeja i jego niezwykły samochód GAZ-13, czyli popularną czajkę. Bardzo ciekawy samochód, wyjątkowy egzemplarz. No i pan Andrzej tutaj wam w sposób naprawdę fachowy przedstawi to niezwykłe cacko. Także zapraszamy. Jest to czajka GAZ M13, jest to luksusowa limuzyna wyprodukowana w gorkowskich zakładach GAZ-a. Produkcja była od roku 1959 do roku 1981. Jest to limuzyna wyprodukowana dla dostojnych dygnitarzy Związku Radzieckiego. Ten egzemplarz jest z roku 1963. Jest to tysięczny egzemplarz. Wyprodukowano 3179 sztuk czajek. No właśnie, powiedział pan, że jest to numer tysięczny, a czy zna pan historię tego egzemplarza? No oczywiście. Teś znalazł w płomyczku taki samochód i jego marzeniem było kupienie go. I wypatrzył w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi i kupił ją na przetargu za horrendalną sumę, za którą można kupić było dom z ogrodem. Czyli czajka, można powiedzieć, z Łodzi pochodzi, a kupił pana teść. Tak. Za horrendalną sumę. No i jakie były jej losy dalej? Została w rodzinie. Została w rodzinie, jest wylęgnowana, konserwowana i widać jest, w jakim jest stanie, nie? Czajka wiozła do ślubu piosenkarza Szymona Wydrę. Grała w filmie z Szymonem Majewskim w show. Można powiedzieć, że taka filmowość, ślubna historia tego samochodu. No bo z tego co pamiętam, bo sam do pana dzwoniłem wtedy, no to w Ukrytej grze z Billem Pullmanem też. Tak. No i teraz w dwóch najnowszych produkcjach. Najnowszych. W zeszłym roku w czeskim filmie. Tak, to byli Czesi, więc kurczę, taki internacjonał z tego samochodu. No, czajka bierze udział w paradzie w skierniewickim święcie kwiatów i owoców. No, jest naszą perłą i rodzinną takim oczkiem w głowie, nie? No tu pierwsze, co się rzuca w oczy, to po prostu ogromna ilość chromu. Chromu, tak. Ogromny zderzak. Tutaj chyba wciąż takie żywe nawiązania do rakiet, do kosmosu. Do kosmosu. Tak samo jak i tylne zderzaki z lampami i z wdechem budowanym zderzaki. To bardzo ciekawe, no. Prawda? Bo ten wydech to zawsze gdzieś był albo z boku, albo z tyłu, ale pod zderzakiem. A tu to całkiem fajnie sobie zaprojektowali. Na klapie tylnej chyba można powiedzieć, że to są skrzydła Mewy. To skrzydła Mewy i tu jest znaczek Jelonka. Ogromny, ogromny samochód. No 5600 długość tego samochodu. Czyli ponad 5,5 metra. No.
On fajnie, bo on tak płynie. Tu jest takie przetłoczenie na tylnych drzwiach i tył jest tak skoszony. Ale to jest chyba właśnie ta pozostałość po tych fascynacji rakietami, kosmosem. Wybrany był wzór z Packarda, nie? Z lat 50. Ściągali żywcem wszystko, ale silnik, musimy powiedzieć, że jest aluminiowy, nie żeliwny. Jesteśmy z tyłu, jak widzicie, jest bardzo dużo miejsca, jest wielka tylna kanapa z podłokietnikami, z popielniczkami, no a resztę to tutaj opowie wam pan tak. Andrzej. Dygnitarze lubili palić, dlatego ten samochód ma dużo popielniczek. Z przodu są siedzenia nie dla dzieci, tylko siedziała ochrona. Ochrona dlatego tutaj tak blisko, że miała zasłonić ciałem dygnitarza, który jechał z tyłu. Zróbmy sobie test tego siedzenia dla ochrony. Ja nie jestem jakiś duży, ale myślę, że spokojnie ochrona mogła tu sobie siedzieć, zakrywać dygnitarzy. Tak, dosyć wygodnie się siedzi. Wzięlibyśmy kulkę na siebie. No. No, tutaj jest kolejna popielniczka, o czym pan przed chwilą mówił. Tu chyba wszyscy palili, tak? Wszyscy palili. Wstydem było nie palić, albo było to niemodne. Ogrom miejsca, a mówił pan jeszcze nam wcześniej, że szyby są elektryczne, tak? Szyby są wszystkie. W aucie z lat 70. Wszystkie cztery szyby są elektryczne. Co w większości mówiło, że tylko tył miał, na tyle były elektryczne szyby, że kierowca musiał sobie kręcić kordon. Ta czajka ma wszystkie cztery szyby elektryczne, elektryczną antenę wysuwaną automatycznie. No, wspomaganie hydrauliczne. No i co? I silnik, i skrzynię czterobiegową z biegiem defiladowym, który służył przy paradach, i silnik 8 cylindrów V, 164 konie. Ta czajka jeździła od 1974 roku do 80 lat na taryfie w Skierniewicach. No i została trochę zużyta, dlatego była robiona na wzór oryginalnej tapicerki. Także szycia są tak, jak były. A na taryfie to pasażerowie to tutaj mieli po prostu dlatego tyle, że... Też jak stał na końcu, to klienci do ostatniej taryfy, czyli czajki. No każdy chciał się przejechać taką, bo to... taką furą. No szok. Szok był w Skierniewicach, jeśli pokazała się na ten. Zresztą muszę powiedzieć, że do dzisiaj jest szokiem, gdzie byśmy nie pojechali, nie? No ale już nie jest taryfą, jest raczej taką perełką rodzinną. Nie jest taryfą. Chociaż z początku miałem chęci iść z nią na taryfą, ale żona kategorycznie nie, bo mówi, tata się tyle namęczył. No jednak to jest, trzeba być na czas, trzeba pilnować, bo niestety praca z klientami jest bardzo ciężka. No, wiadomo. Nie, szkoda by było takiej, takiej perełki po prostu dla przewozu osób. No, mam nadzieję, że wnuk po mnie to podziedziczy i będzie dalej to kultywował, szanował to. Na razie ma chęci. Poszedł do technikum, jest już w drugiej klasie, także... To jest dobry początek. Jest dobry początek. Ten przełącznik to są halogeny, to są wycieraczki, światła, ogrzewanie. Domostacyjka, gaz ręczny i to są nadmuchy.
zewnętrzny i tu zewnętrzna klapka, nie? O. I zapalniczka, i popielniczka, o. Tu są przyciski automatycznej skrzyni biegów. Wciskane i przełącza skrzynię biegów na odpowiedni bieg. I hamulec ręczny. Kierownica z wkładem do sygnału. To są przyciski do szyb. Przednia, pasażera, tylne. I tu klamka do otwierania drzwi. Radio lampowe waży 5 kilo. Pierwszy raz w historii kanału ktoś podał wagę radia, więc to jest historyczny moment. No. Nie, ale w ogóle te wszystkie przybory są bardzo ładne, bardzo takie estetyczne. Fajnie wkomponowane w deskę. Nadal tu jest dużo chromu, tak jak na zewnątrz. Jak się jeździ taką ponad 5,5 metrową limuzyną, bo dzisiaj raczej to wszystko dąży do minimalizacji jakichś małych elektryków, smartów, pierdół, a to jednak jest kabaryna naprawdę. Prowadzi się bardzo wygodnie, jest uresorowana, czyli pływa, po prostu po drodze płynie. Ma wspomaganie, także prowadzi się go bardzo wygodnie. Mhm. No właśnie tu mamy teraz taki próg zwalniający i sobie przez niego płynnie no tak jak pan mówi, przepłynęliśmy. Jak sobie siedzimy, jedziemy, to widać z pozycji pasażera i chyba kierowcy też, maska idzie w dół, ale te dwa błotniki, gdzie są wbudowane lampy, są takie szpiczaste, są bardzo, bardzo długie. Czyli co, czajka nadal daje radę w ruchu ulicznym w dzisiejszych czasach? Daje. Trochę mam problem z parkowaniem, bo zajmuje dwa miejsca, ale przyzwyczaiłem się do tego. Wiadomo, większość już ma silniki zmienione, bo ja mam całą dokumentację tego samochodu, ale nie mam wzmianki o paliwie. Także też już zmienił silnik, tu jest wsadzony silnik Mercedesa 3-litrowego, 5-cylindrowy. Razem ze skrzynią biegów, czterobiegową, bo wtedy, kiedy to było kupowane, skrzynia kosztowała tyle, co silnik. No tak, ale tu widać, że ten silnik bez problemu sobie daje radę z tym nadwoziem. No fakt, że ma trochę mniej koni, nie? Bo on ma 95. Ale w Warszawie półośkę urwałem. Poważnie? Bo może Stenner, większy moment obrotowy. Stenner, tak, nie, on twardszy jest taki, nie? Zdenerwował mnie tam kierowca i chciałem ruszyć szybciej i półośka pękła. Nie, no mi raczej się takie limuzyny kojarzą z taką dostojną jazdą właśnie. No tak, tak. I z reguły ona jeździ tam z młodymi, to 60 góra, a szybciej nie jeżdżę, bo... A młodzi chyba zadowoleni, bo z tyłu tyle miejsca, więc zawsze młoda z tą suknią tam no niestety ma miejsce. Bardzo zadowolony. Ostatnio byłem, wiozłem młodych, wjechałem na podwórko, a młody mówi, proszę wyjechać z podwórka, samochód ma stać na zewnątrz, żeby wszyscy widzieli.
No nie dziwię się. Tylko, że młody się bardziej nie zachwycał czajką niż przyszłą małżonką, nie? Bo, żeby tam do jakiegoś konfliktu nie doszło od razu. Nie. A jak się rozpędzi, te 120 idzie. Poważnie? Poważnie. Pojechałem. Z przodu też jest dużo miejsca, ta kanapa jednak robi swoje, bo tutaj teoretycznie mogłyby trzy osoby siedzieć, prawda? Trzy osoby mogłyby siedzieć. Orejestrowana jest na 7 osób. O kurde, jak bus. Troszeczkę słychać most, ale bo cały był robiony, łożyska wymienione, także go trochę słychać. Ludzie zapominają, że z jazdy samochodem powinna płynąć też taka przyjemność, satysfakcja, no nie? I właśnie jadąc takim samochodem, tą przyjemność odczuwamy, no. No lubię nią jeździć, poprowadzi się dobrze. A oprócz jakichś takich, nie wiem, ślubów, filmów czy takich wyjazdów, ma pan tak po prostu, że nie wiem, jest wolna niedziela i ładne popołudnie i sobie pan wsiada z małżonką na przykład? I sobie jeździmy, bo no, na przyjażdżki, do spały. Mieliśmy tu nagrywać zdjęcia z czajką, ale pan Andrzej pojechał sobie na grzyby. Jesteśmy w środku lasu gdzieś, nie wiem, chyba jeszcze w województwie łódzkim i mamy problem. Gdzie on jedzie? Czajka, jaka jest, każdy widzi, gaz 13. Monumentalna limuzyna dla radzieckich, dla sowieckich dygnitarzy, również dla dygnitarzy i ważniaków, partyjniaków z bloku wschodniego. Wspaniały, wspaniały samochód. Był u nas wcześniej na kanale już Gaz 12 Zim, tu macie Gaza 13 Czajkę. Na pewno kiedyś nagramy Gaza 14. I żeby zwieńczyć tą całą genealogię tych radzieckich limuzyn, na pewno będzie ZIS 110. Dziękujemy bardzo za prezentację autka, za przejażdżkę. Dziękuję i ja, że zaszczyciliście obecnością. No i co? Miejmy nadzieję, że samochodzik będzie służył, że wnuczek przejmie pałeczkę, a my pewnie się zobaczymy na jakimś planie filmowym, czy... No, oby jak najszybciej i najczęściej. No, także jeszcze raz dziękujemy. A was, drodzy widzowie, zachęcam do lajkowania, subskrybowania, no i do śledzenia naszego kanału, bo będziemy na pewno takich ciekawych pojazdów i osobistości pokazywać wam więcej. Do następnego. Tu jeszcze małe postscriptum. Jeśli ktoś z was chciałby jechać tak niezwykłym samochodem, na przykład do ślubu, albo na jakąś inną uroczystość, to bez problemu można ten samochód razem z panem Andrzejem wynająć. Bardzo polecamy.